Krzysiek i koniec, kropka, bo tak jest. Nazywam się Piotr Zięba. Bardzo lubię dinozaury. Przyszedłem tu, bo lubię sztukę teatralną. I jestem nieznośny, wysportowany i głośny. Nazywam się Kasia Strakowska. Przyszłam tu, bo jestem ciekawa, jak się robi przedstawienia cieniowe. Lubię czytać i jeździć na rowerze. Jestem roztrzepana, zabawna i zaczytana. Nazywam się Krzyś Zięba. Interesuję się autami. Lubię robić w teatrze, kręcić talerzem. Lato w teatrze to był projekt, który wymyśliliśmy w gabinecie ministra Jacka Wexlera. Szukaliśmy przedsięwzięcia, które pozwoli zagospodarować nieużywane latem, w trakcie wakacji, w trakcie przerw świątecznych, przestrzenie publicznych teatrów, bo przecież to są wnętrza, które ze środków publicznych są utrzymywane, ogrzewane. Dlaczego mają stać puste w czasie wakacji? Zaczynaliśmy 6 lat temu od 4 teatrów, 4 miejsc, które bardzo gorąco musieliśmy namawiać do tego, żeby taki program był realizowany. Właściwie nikt tego nie robił i latem teatry raczej wolały po prostu zwalniać swoich pracowników na urlop. Ten pomysł jest inspirowany podobnymi aktywnościami w Stanach Zjednoczonych w latach 80. i 90. Pierwsza edycja Lata w Teatrze była zorganizowana, przyznam, na dość takich szaleńczych warunkach. Właściwie na 2 miesiące przed rozpoczęciem wakacji, czyli w maju, dowiedzieliśmy się, że możemy przystąpić do realizacji tego projektu. No i w dość szaleńczym tempie w ciągu tych 2 miesięcy wybraliśmy teatry zaprzyjaźnione, teatry, które były gotowe wejść w taki szaleńczy projekt. A dzisiaj jest tak, że jest realizowanych 31 takich projektów w 31 miejscach i teatry składają wnioski. To jest konkurs, w którym przychodzi na przykład około 80 do 90 zgłoszeń. Delfiny otrzymają mały odbiór oddechowy, który znajduje się na szczycie głowy. Poza tym też szukaliśmy języka, który dla tych właśnie środowisk mniejszych byłby czytelny. Teatr to jednak jest rozrywka wielkomiejska, rozrywka związana z dużymi miastami. Wydało mi się wtedy oczywistym, że w takich mniejszych środowiskach, często wiejskich, często małomiasteczkowych, namiot cyrkowy to jest język czytelny. I tak się zdarzyło. Nieszczęśliwie dla cyrku, który musiał się pozbyć swojego namiotu. Szczęśliwie dla nas, że mogliśmy ten namiot cyrkowy od nich, to szapito, kupić. I z tym namiotem wędrujemy od kilku lat przez niewielkie polskie miejscowości, przez miejsca, do których nie docierają PKS-y ani PKP, ale my tam dojeżdżamy. Teatr dojeżdża, kolej, PKS nie, ale teatr w namiocie cyrkowym jest. Tak naprawdę Lato w Teatrze daje naprawdę taką szansę przez 2 tygodnie pobyć w teatrze, w towarzystwie. Staramy się, żeby było to bardzo doborowe towarzystwo ludzi, którzy robią to z potrzeby spotkania się, z potrzeby zrobienia czegoś ważnego. Przede wszystkim daje siłę mniejszym środowiskom i daje poczucie, że nie są porzuceni przez elity artystyczne. Że nie jest tak, że ludzie zajmujący się teatrem i innymi performatywnymi dziedzinami sztuki, że są skupieni wyłącznie na swoich karierach, wyłącznie na premierach w Warszawie i na bywaniu w telewizjach śniadaniowych. Że chcemy okazać naszą solidarność, chcemy pokazać i udowodnić, że rozumiemy, co się w naszym kraju dzieje, że tym
ludziom pokazujemy, że teatr jest również dla nich, że teatr jest dziedziną sztuki, którą mogą się interesować i którą mogą uprawiać. I nagle zrobiła się taka moda na robienie edukacji teatralnej latem. Mamy też nadzieję, że te działania latem zostawią taki ślad, że to nie będzie tylko akcja letnia, wakacyjna, że to, co się wydarzy przez te 2 tygodnie, ma szansę zaowocować działaniami takimi systematycznymi, regularnymi w ciągu roku szkolnego i w ciągu sezonu, bo na tym też by nam zależało. Mamy nadzieję, że ten projekt niesie wiele korzyści dla dzieciaków. Po pierwsze, że poznają jakby w taki bardzo ciekawy sposób teatr. Że to faktycznie nie jest przestrzeń wystąpień publicznych z jakimś nieswoim tekstem, w takiej nieswojej atmosferze, w roli, która na przykład często jest dla mnie za trudna i mnie w jakiś sposób spina, tylko że dzieci mają szansę poznać teatr w takim realnym działaniu. I dla mnie to jest jakby coś najcenniejszego, że dajemy szansę dzieciakom naprawdę w takim bardzo osobistym doświadczeniu poznać, czym jest teatr. Oni mają oczywiście możliwość się wykazać w różnych obszarach związanych z teatrem i w ogóle zobaczyć, z czego teatr powstaje, że teatr to nie tylko ktoś, kto stoi na scenie, ale też, że jest cały sztab ludzi, cały tłum zaangażowany do tego, żeby ten ktoś na tej scenie mógł wystąpić. I dzięki temu zaangażowaniu, bo ci uczestnicy robią to wszystko właściwie sami pod opieką artystów, mogą jakby odkryć swoje własne talenty, niekoniecznie sceniczne, może plastyczne, może muzyczne, a może ktoś się odnajdzie za konsoletą oświetleniową. To wszystko oczywiście zależy od tego, jak się rozwija projekt. W roku 2010, tuż przed rozpoczęciem wakacji, tysiące dzieciaków, tysiące młodzieży przeżyło tragedię powodzi. By troszeczkę pomóc im się otrząsnąć z tych wspomnień, by mogli opuścić na jakiś czas zrujnowane mieszkania, zrujnowane domy, postanowiliśmy rozszerzyć projekt Lato w Teatrze o cykl działań artystyczne wakacje. I zaprosiliśmy młodzież właśnie z tych poszkodowanych wiosek, małych miasteczek, regionów naszego kraju, zaprosiliśmy na rozmaitego typu obozy artystyczne. To była wielka akcja, dzięki której myślę, że również artyści zobaczyli, jak wygląda Polska z daleka od Placu Zbawiciela. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w liczbach, jak dużo i jak wiele jesteśmy w stanie jeszcze projektów takich udźwignąć, ale wydaje mi się, że ten projekt ma jeszcze potencjał w rozwijaniu się pod względem ilościowym na pewno. Natomiast bardzo pracujemy nad jakością tego projektu. Zależy nam na tym, żeby to, co się dzieje przez te 2 tygodnie, było przeprowadzane w duchu pedagogiki teatralnej. To znaczy, żeby rzeczywiście uczestnicy, młodzież, dzieci, mieli w tym projekcie dużo miejsca dla siebie i na pewno w tym kierunku będziemy starali się pracować z uczestnikami, a teraz już mówię o instruktorach teatralnych, o prowadzących warsztaty, żeby pokazać im, że tak naprawdę to teatr zaczyna się wtedy, kiedy dajemy aktorom, naszym młodym aktorom, przestrzeń do działania, a nie wtedy, kiedy wtłaczamy ich w jakieś gotowe wzorce. Moja misja w Instytucie Teatralnym przy okazji Lata w Teatrze się kończy, ale jestem przekonany, że powstał mechanizm dobrze działający, mechanizm, który jest dobrze przyjmowany w rozmaitych środowiskach naszego kraju i wierzę, że ten projekt będzie się dalej rozwijał i przez kolejne dekady będzie kształtował gusta polskiej młodzieży.